Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze. Po dość dobrej dyskusji wczorajszej, ale też dyskusji dzisiaj na klubie parlamentarnym, Solidarna Polska uzależnia poparcie tej ustawy od odpowiedzi, panie ministrze, na następujące pytanie. Czy jesteście skłonni na etapie prac senackich poprzeć poprawkę, bądź sami jako rząd wnieść poprawkę, aby obowiązek podania numeru PESEL dłużnika nastąpił dopiero na etapie postępowania egzekucyjnego, a nie na wstępnym pierwszym piśmie procesowym, czyli w pozwie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jednak jest to bardzo duża trudność, jeśli idzie o drogę do sądu, o dostęp do sądu. To jest dodatkowy koszt, to utrudni postępowanie i dochodzenie swoich roszczeń od dłużników. Gdyby przyjąć, i słusznie, bo taki numer PESEL, żeby nie dochodziło do pomyłek, powinien być podany, ale jednak na etapie już postępowania egzekucyjnego po przeprocedowaniu w Sejmie, co nie będzie stanowiło takiego wąskiego gardła, wtedy tą ustawę poprzemy. Dziękuję.